Dzień dobry. Dzisiaj w naszym plecionkarskim spotkaniu chciałabym, abyśmy poznali rodzaj takiego solidnego splotu, dosyć sztywnego, ponieważ będzie się składał z kilku warstw, który pozwoli nam wypleść kształt prostokątny, taki, który może być później bazą do kanciastego kosza, ale może też być samodzielną na przykład matą. Jeżeli zrobimy dosyć duży, możemy go wykorzystać jako jakąś osłonę, parawan, ponieważ ten splot jest, tworzy taką dosyć sztywną, solidną konstrukcję. Czyli potrzebujemy dzisiaj oczywiście papierowych rurek, kleju i nożyczek. To wszystko powinno nam wystarczyć. Będziemy układać sobie rurki w takich grupach po trzy. I pierwsze dwie grupy rurek po trzy układamy w takim odstępie, żeby jeszcze było miejsce na trzy rurki w środku. Na tych dwóch grupach układamy prostopadle kolejne trzy rurki na wierzchu. I tworząc trzecią warstwę, jeszcze raz na nich układamy kolejne trzy rurki. I teraz dodatkową jedną rurką, którą trzeba sobie spłaszczyć, żeby ona była dosyć giętka. Możemy ją od razu spłaszczyć i powyginać, tak żeby ona była elastyczna, żeby nam się poddawała. Będziemy jakby wiązać te wszystkie rurki, czyli będziemy je przeplatać. Podkładam pod te trzy rurki pod spodem, podkładam tą jedną swobodną rurkę, tą zaplatającą. Przeprowadzam ją wierzchem nad trzema, które leżą najwyżej. I znowu przechodzę pod warstwę na samym spodzie. Wyprowadzam na wierzch. I tu kolejno dodaję trzy rurki na najwyższej warstwie. I znowu przyłapuję je od góry. I wprowadzam trzy rurki na najniższą warstwę, czyli pod te, które są poziomo na sam spód. Kolejne trzy. Tym sposobem dodajemy sobie tyle rzędów tych rurek, na jaką szerokość chcemy. Czyli ustalamy szerokość naszego wyplotu i tak daleko musimy posunąć się z tym dodawaniem rurek. Dzisiaj zrobimy sobie tutaj, żeby pokazać splot, to zrobimy sobie ten kształt niekoniecznie wielki. I przy tym pierwszym przeplataniu to jeszcze nam się dosyć tu wszystko turla, ale za chwileczkę to unieruchomimy. I teraz wprowadzam kolejny rząd, czyli wprowadzam kolejne trzy rurki razem pomiędzy te dwie warstwy. Tą, która jest na samym spodzie, ona cały czas zostaje na spodzie i te, które są na samym wierzchu, czyli w środek, w tą drugą warstwę wprowadzam w takim ułożeniu, czyli dzisiaj rurki traktujemy jak proste patyczki. Te grupy po trzy, one są cały czas proste i sztywne, a tak naprawdę pracuje nam tylko ta jedna giętka rurka, którą związujemy jakby cały ten splot, oplatamy, dosuwamy blisko. Czyli dzisiejszy splot składa się z trzech warstw. Mamy dwie warstwy pionowe, jedna na samym spodzie i jedna na wierzchu, a przez środek przechodzi warstwa pozioma. I mamy teraz, jak włożyliśmy kolejną warstwę poziomą, to przedłużamy sobie tą naszą giętką rurkę. Łączymy koniecznie z klejem. I znowu ją sobie troszeczkę
uelastyczniamy, czyli wyginamy. I teraz już chwycimy te brzegi i one nam nie będą więcej się rozsuwać. Czyli ponieważ ta rurka wychodzi od spodu, to teraz przekładam ją na wierzchu, czyli spinam jakby te trzy, które leżą poziomo. Wprowadzam ją delikatnie pod spód, pod te trzy najniższe. I dalej przekładamy czyli po najwyższej warstwie wierzchem i pod spodem, pod najniższą warstwę od razu przechodzimy. I tak do końca rzędu układamy, wyrównujemy je, ponieważ na początku jeszcze ten splot jest troszkę ruchomy, ale już przy kolejnych warstwach będzie się nam solidnie trzymał. I jak dojechaliśmy do końca, znowu wprowadzamy poziomą warstwę środkową, czyli pomiędzy warstwę najniższą i najwyższą wsuwamy trzy poziome rurki. Doprowadzamy ciasno, ustawiamy równo i zawijamy znowu tą giętką rurkę. Chwytamy te trzy poziomy i przechodzimy pod trzy poziomy na samym spodzie. Wyprowadzamy na wierzch i znowu będziemy ją przekładać wierzchem. I przeplatamy. Przeplatamy tak, żeby nie dociskać, czyli ta rurka układa nam się na tyle swobodnie, żeby te rurki mogły leżeć na swojej pozycji, czyli te z najwyższej warstwy są uniesione i te z warstwy na samym dole leżą płasko cały czas. I znowu dochodzimy do krawędzi, sprawdzamy równe ułożenie i wprowadzamy kolejne trzy rurki poziome. I znowu zawracamy. Rurką oplatającą spinamy wszystkie warstwy. Już przy tych kilku rzędach splot się trzyma, możemy go unieść do góry, żeby łatwiej nam było przeprowadzać tą piętką rurkę. I wprowadzamy kolejne trzy. Uzyskujemy naprawdę mocny splot. Początek ustalamy sobie przede wszystkim szerokość tego kształtu, ale teraz możemy go swobodnie przedłużać do dowolnej wielkości w obie strony. Rurki papierowe mogą mieć różną twardość w zależności od tego, z jakiego papieru je skręcamy, więc akurat przy tym splocie warto wybrać sobie na przykład sztywniejsze rurki, czyli z grubszego papieru troszkę, do budowania konstrukcji, natomiast ta rurka przeplatająca, żeby, ponieważ ona powinna być elastyczna, dobrze ją wykonać ze zwykłego papieru gazetowego, z takiego nielakierowanego, niepowlekanego. Ona wtedy nam się ładnie poddaje.
po każdym rzędzie wprowadzamy na przemian. Raz chwytamy splotem miękką rurką i potem wprowadzamy kolejno trzy rurki poziome. Trzy rurki poziome. Posuwamy i kolejny i spinamy je rurką oplatającą. Po kilku rzędach już splot nam się trzyma, już nic się nie przekrzywia. Rurki są unieruchomione w swoim położeniu i tylko w razie konieczności trzeba je będzie przedłużać. Przedłużamy, pamiętajmy, zawsze przy tym splocie na klej. Mamy 7 rurek pionowych, 7 potrójnych grup pionowych, to zróbmy sobie również 7 poziomych. Tym sposobem uzyskaliśmy kwadrat. Mamy dosyć solidny kwadrat, który się składa z 3 warstw i następnym razem wykorzystamy sobie go jako bazę do kosza, który wykonamy sobie nowym splotem.